Nowe wiadomości. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas przyjazdu kibiców Legii Warszawa na wyjazdowe spotkanie z ruchem Chorzów. W pociągu zmarł jeden z kibiców stołecznego klubu. Około godziny 15:30 w pociągu jadącym do Katowic doszło do nagłego zatrzymania krążenia jednego z kibiców udających się na mecz. 52-letni mieszkaniec Warszawy był reanimowany, jednak jego życia nie udało się ratować. Wstępne ustalenia wskazują, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Jednak dokładną przyczynę jego śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Wszczęte w sprawie postępowanie będzie miało na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.